Cześć, witam Was na kanale Brickyard.pl. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak skompletować greengrocera. Zapraszam. Greengrocer to jeden z tych zestawów, o którym marzy większa część fanów LEGO. Oczywiście ta część, która nie miała możliwości kupienia tego zestawu, gdy był on w sprzedaży, a było to 15 lat temu. Teraz ten zestaw jest bardzo trudno dostępny, a jeśli już jest dostępny, no to jego cena po prostu troszkę zniewala. Ja znalazłem różne oferty, głównie na brytyjskim eBayu, bo znowu powtórzę, ja mieszkam w Wielkiej Brytanii. No i te oferty wahały się gdzieś około 1000 funtów, były też oferty gdzieś z Japonii, z reszty części świata, no a tych na przykład na sprzedaż w kraju, czyli w Wielkiej Brytanii, było raptem kilka. Była też jedna oferta, gdzie na przykład można było kupić wyrób taki podobny do oryginalnego grocera, czyli też skompletowany z Bricklinka, ale to nie przypominało w zasadzie tego greengrocera, nie było w ogóle zielonych bricków, tam były całkiem inne bricki, zresztą widzicie chyba to zdjęcie teraz. No i 600 funtów za takie coś, no to niestety to jest bardzo dużo. W Polsce na Allegro widziałem bodajże chyba za 10 tysięcy złotych ten zestaw, oczywiście zapakowany, nowy w pudełku. No i jeśli ktoś chce, to może kupić. No, ale to nie dla mnie, jak wiecie. Ja już skompletowałem kilka modularów, no a ten jest ostatnią częścią w zasadzie tej sagi, gdzie kompletowałem te modulary. No i teraz będę mógł Wam opowiedzieć, jak wyglądało kompletowanie tego oto zestawu. Na samym początku jedna i najważniejsza sprawa jest taka, że nie należy próbować tego zestawu kompletować w 100%. To jest w zasadzie niemożliwe, graniczy to z cudem. No i o tym szerzej opowiem już za chwilę, gdzie jak zwykle cofniemy się do czasu, gdzie wszystko jeszcze było w woreczkach. Opowiem Wam dokładnie, o które części mi chodzi, bo niektóre są po prostu niedostępne. Już nie chodzi o cenę, chodzi po prostu o fakt, że bardzo ciężko jest dostać elementy, które są potrzebne do tego zestawu na rynku. Ale za to dobra wiadomość jest taka, że mimo kilku drobnych zmian, ten zestaw wygląda bardzo, bardzo dobrze. Nie ma tutaj jakiegoś podmienienia kolorów, tak jak było to na przykład w Cafe Corner, że drzwi zamienialiśmy czarne na białe i tak dalej. No i to na przykład się rzucało w oczy. Tutaj nie ma takiej rzeczy. Tutaj jedynym problemem jest to, że nie możemy dostać idealnie takich klocków, które byśmy potrzebowali. No i jeśli ktoś już z Was oglądał kiedyś, jak wygląda greengrocer na zdjęciach, to wie, że na fasadzie tego budynku powinny się znaleźć bricki 1x2 z takim oto rowkiem. No i te bricki, no to jest naprawdę trudna sprawa. No ale ja już więcej nie mówię na ten temat. Zapraszam Was teraz na moją część, której opowiadam właśnie o tych problemach, no a później będziemy już omawiać ten zestaw na spokojnie. Tak jak podczas kompletowania poprzednich modularów, znowu podzieliłem sobie wszystko na woreczki, no i znowu sobie oczywiście wydrukowałem listę części z Bricklinka. Do tego jeszcze było trochę zakupów na oficjalnym LEGO Store, troszkę było części ze ścianki, ale o tym opowiem Wam już za chwilę. Dla przypomnienia znowu, jeśli ktoś jest po raz pierwszy na moim kanale, ja mieszkam w Wielkiej Brytanii i wszystkie ceny, które będę tutaj pokazywał, będą w funtach brytyjskich. Tak jak już dobrze wiecie, jest to około 5,20 za jednego funta brytyjskiego. No musicie sobie też wyobrazić, że tych części dostępnych w Wielkiej Brytanii jest troszkę więcej niż w Polsce, jest tych sklepów trochę więcej znowu na Bricklinku, także to, o czym mówię, niekoniecznie musi się do końca przełożyć na polskie warunki, niestety. No, ale dobra, zacznijmy opowiadać, co tu jest trudnego w tym skompletowaniu, bo w skompletowaniu tego zestawu jest parę części, które są naprawdę drogie. Ja zacznę może od minifigurek, bo te akurat nie są aż takie drogie. Ja je Wam bliżej pokażę, może później, jak już zobaczycie ułożony zestaw. Te torsiki ja znowu podzieliłem na te torsiki, te minifigurki znowu sobie podzieliłem w zasadzie na torsik, nogi, głowę i jakieś nakrycie głowy. No i tutaj w zasadzie większego problemu nie ma. Jedynym problemem jest minifigurka tutaj tego pana w takim niebieskim uniformie, no bo te włosy to oczywiście nie jest oryginał.
Te włosy powinny wyglądać, nie wiem czy to będzie tutaj widać, mniej więcej tak. No i jest problem z tymi włosami, bo w Wielkiej Brytanii one kosztują około 100 zł za sztukę i są dostępne tylko w dwóch sklepach. No a w Polsce na Bryglinku na przykład nie ma ich wcale. Także ja sobie to odpuściłem, zamieniłem sobie te włoski, no i jest według mnie chyba ok, a cała reszta jest w zasadzie tak jak w oryginale. Jeśli interesujecie się modelerami z Lego i wiecie coś na temat Gringrossera, to dobrze wiecie, że świętym graalem i najbardziej drogą sprawą są tutaj bryki 1x2, które powinny wyglądać tak, w kolorze sand green, czyli w tym zielonym. No i tych bryków tutaj w tym zestawie potrzebujemy całą masę, bodajże 55. No i cena jednego takiego bryka od 4 do 5 funtów około, czyli około 30 zł za sztukę, możecie sobie łatwo policzyć. 50 ponad elementów razy 30, 1500 zł za sam taki woreczek trzeba by było zapłacić, aby mieć te elementy w oryginale. Mało tego, tych elementów na Bryglinku nawet nie można dostać w takiej ilości. W samej Wielkiej Brytanii bodajże upłaczyłem gdzieś 15-20 sztuk i to jeszcze porozrzucanych po różnych sklepach. W Polsce jest dosłownie jeden brick dostępny w jednym sklepie, także możecie zapomnieć o kompletowaniu tego zestawu w wersji oryginalnej. Ja zdecydowałem się użyć takiego bryka 1x2, czyli gołego, zwykłego, gładkiego. Dużo ludzi zastępuje te bryki tymi cegłówkowymi brykami 1x2, które są teraz bardzo popularne. One dosyć ładnie wyglądają i są też dosyć łatwo dostępne. Ja wybrałem tą wersję, to już od Was zależy, co z tym zrobicie. Oprócz tych bryków 1x2, trudne są też, trudne, w zasadzie może nie trudne, ale drogie, są też bryki 1x8, których powinniśmy mieć w tym zestawie 50. No i co ja zrobiłem? Ja mam tych bryków dokładnie 0, bo są one znowu bardzo drogie i ponadto znowu bardzo, bardzo trudno dostępne. Ja zastąpię je sobie brykami 1x4, połączę je, to będzie 1x8, do tego mam też kilka bryków 1x6, które skomponuję tutaj z brykami 1x2. Tego w zasadzie nie powinno być widać, bo to są ściany boczne, ewentualnie ściany tylnie, także tego nawet nie powinno być za bardzo widać, kolor oczywiście się zgadza. No a czy warto kupować te 50 bryków 1x8 znowu w kosmicznej cenie? No według mnie nie i znowu jest ta sama historia, bo nawet z tych 50 sztuk nie można skompletować na samym Bryglinku, jest dosłownie garstka tych elementów dostępna, także to jest znowu kolejny argument za tym, że trzeba to jednak czymś zastąpić. W dodatku te bryki, które Wam pokazywałem, czyli 1x4 i 1x6, one, nie wiem czy nawet jeszcze teraz, znajdują się cały czas na ściankach Pick a Brick w różnego rodzaju sklepach oficjalnych Lego. Także są bardzo, bardzo tanie, można je bardzo łatwo dostać, jest ich cała masa, no i nie kosztują za wiele. W tym zestawie potrzebujemy też dość trochę takich bryków w tym samym kolorze 1x3. Ja mam ich dosyć parę, a łatwiej jeszcze mi było je zastąpić takimi brykami właśnie, które miałem w ogromnej ilości ze ścianki Pick a Brick kiedyś, 1x6, to też się gdzieś tam uda zrobić. Co jeszcze Wam mogę podpowiedzieć teraz, bo to chyba były najdroższe elementy, no i bez nich ten zestaw oczywiście będzie wyglądał inaczej, ale będzie za to o wiele, wiele tańszy. Tak jak i przy okazji kompletowania poprzednich modularów powiedziałem Wam, że najlepiej zrobić jeszcze zakupy na oficjalnym sklepie Lego, jeśli chodzi o różnego rodzaju tile. No i znowu powtórzę to samo, najlepiej właśnie tam się udać, żeby zakupić wszystkiego rodzaju tile w kolorach szarym, ciemnoszarym, 1x4, 2x2. Tutaj potrzebujemy tego naprawdę całą masę, 1x2. Jeszcze chyba 1x8, nawet gdzieś są potrzebne tile, jest tego potrzebna cała masa. No i najłatwiejsza sprawa to właśnie udać się do oficjalnego sklepu Lego, na stronę Lego, bo tam przede wszystkim znajdziemy nieskończoną ilość tych elementów, możemy sobie zrobić jedno zamówienie i ono przyjedzie do nas w jednej paczce. Jeszcze z trudnych elementów tutaj, a w zasadzie z trudnych, z droższych znowu, mamy w tym zestawie
cztery takie okna, a w zasadzie nie takie, one powinny troszkę inaczej wyglądać, one powinny być takie zaokrąglone, to są takie okna, które się nazywają oknami pociągowymi. No i te znowu kosztują około 30 zł za sztukę i potrzebne są cztery. Ja postanowiłem je zastąpić takimi zwykłymi oknami, które są bardzo, bardzo tanie. Jeszcze jedna ciekawostka. W tym zestawie też potrzebujemy 37 bodajże takich nóg szkieleta w kolorze czarnym. No i te elementy, no może nie są jakieś super drogie, ale bardzo ciężko jest znaleźć sklep na Bridlinku, który będzie miał te elementy w ilości większej niż 5 czy 10. Naprawdę zazwyczaj jest to po dosłownie kilka sztuk. I tutaj znowu najlepiej zrobić zakupy tych elementów przy okazji kupowania na przykład Tiley na oficjalnym sklepie Lego, bo tam można te elementy znaleźć bez problemu. To chyba wszystko, co miałem Wam do powiedzenia. A nie, jeszcze jeden element. Jeszcze jeden element, który tutaj też jest znowu kosmiczny. To są tile 1x4 i zaraz Wam pokażę, co chodzi. Możecie to teraz zobaczyć na ekranie, jak ten tile powinien wyglądać. To powinien być tile właśnie 1x4 brązowy z takim nadrukiem wężyka. No i te tile znowu kosztują około 100 zł za sztukę. Potrzebujemy takich 3. No i znowu sprawa jest taka, że sama cena to jedno, a to, czy znajdziemy tyle sztuk dostępnych, to jest drugie. W Polsce są dostępne dwa takie tile, w Wielkiej Brytanii akurat jest ich chyba troszkę więcej, gdzieś 5-6, nie pamiętam. No, ale tanie one nie są, dlatego ja jak na razie wybrałem sobie nienadrukowane elementy. Może kiedyś zastąpię to jeszcze jakoś naklejką, coś może uda mi się wykombinować, żeby to wyglądało trochę bardziej jak ten oryginalny tile. Dobra, ja się teraz zabieram za układanie w końcu tego zestawu, no i jeśli o czymś zapomniałem, no to powiem Wam o tym już przy okazji omawiania zestawu. No dobra, no to najwyższy czas przyjrzeć się teraz samemu zestawowi, jak on wygląda i co tutaj dostajemy. Dostajemy tutaj cztery minifigurki, troszkę już o nich mówiłem na samym początku, bo jak wiecie, ten gość ma troszkę inną figurkę niż powinien mieć. Reszta jest w oryginale tak, jak powinna wyglądać. Zgadzają się kolory, zgadzają się torsiki, zgadza się tu w zasadzie wszystko. No i jedną rzeczą, o której Wam nie powiedziałem, to jeszcze ta pani, ta minifigurka, ona powinna mieć też troszkę inne włoski, o tym tam nie wspomniałem. No i to jest podobna sprawa co do tego drugiego gościa. Tutaj te włoski są dosyć drogie, dlatego wybrałem takie, które są dosyć łatwo dostępne. I ponadto wspomniałem Wam już właśnie o całej reszcie problemów z tym zestawem. Największym są oczywiście już wspomniane kilkukrotnie te briki tutaj z tym rowkiem. Ja też, tak jak Wam wspomniałem, wybrałem opcję z gładkimi brykami. Można było wybrać tą opcję z cegłówkami. Widziałem to na własne oczy i nie wygląda to naprawdę źle, wygląda to też super, ale ja jestem jednak zadowolony również z tego efektu, nie wygląda to najgorzej, wiadomo, no niestety nie uda się tego uzyskać poprzez brak dostępności części, ale ja jestem bardzo zadowolony. Jak wiecie, też wspomniałem Wam o tych tajlach tutaj 1x4, no one powinny mieć takie nadruki z wężem bodajże. I tak jak powiedziałem, ja postaram się tu może jakąś naklejkę za jakiś czas dorzucić, może to będzie wyglądało jakoś lepiej. No i jeszcze jedna delikatna sprawa, którą możecie tutaj zauważyć, która się delikatnie różni od tego, co powinno być, to już też te wspomniane okna 1x4, one powinny być takie troszkę bardziej zaokrąglone. Ja użyłem zwykłych okien, do tego dodałem jeszcze szybki, bo w oryginale też nie ma szybek. No i wszystko wygląda bardzo, bardzo podobnie do oryginału. To są w zasadzie największe różnice, które tutaj mamy. Cała reszta w zasadzie nie ma tutaj znaczenia, bo jeśli tego nie kompletujemy tego zestawu na 100%, wiemy, że go i tak nie sprzedamy, no to wtedy nie ma sensu, na przykład, tak jak Wam już wspomniałem też wcześniej, kompletować te briki na przykład 1x8, które są bardzo drogie, też bardzo trudno dostępne, a tutaj można zastosować briki 1x4 bez problemu, się to wszystko tutaj poskłada. Zobaczmy jeszcze zestaw z tyłu. Z tyłu zestaw też prezentuje się całkiem ciekawie. Mnie tutaj zaintrygowała ta taka klatka schodowa, w zasadzie schody. Wygląda to tutaj bardzo oryginalnie, jest tutaj to dosyć karkołomnie zbudowane, ale jednak koniec końców się to ze sobą składa.
No i wygląda też całkiem dobrze. No i tak jeszcze prezentuje się tutaj wejście. A teraz może zajrzymy do środka, co ten zestaw nam tutaj sobą reprezentuje. Bo to jest drugi, a w zasadzie trzeci modular, który wyszedł z serii właśnie modularów 15 lat temu. No ale pierwszy taki z prawdziwego zdarzenia, to znaczy wykończony w środku. Mamy tutaj już troszkę tych detali, bo jak wiecie, w Cafe Cornerze nie było nic, w Market Street też nie było nic. No a tutaj już zaczyna się troszkę zabawa taka jak w obecnych modularach. Jak widzicie, mamy tutaj wnętrze sklepu. No nie jest może ono jakoś wybitnie wykończone, ale już mamy tutaj wytajlowaną podłogę, mamy tutaj jeszcze jakieś półki, jakąś lodówkę, nie wiem czy to będzie tutaj widać. Także jest już tutaj na czym oko zawiesić. Mamy też tutaj całość wytajlowaną w środku, w tym wejściu. No i tak wygląda klatka schodowa. No i to niestety muszę przyznać tyle, no bo już kolejne piętra nie są aż tak bogate w wyposażenie. Tutaj mamy już niestety w zasadzie tylko kominek i schody z kotem. I to jest w zasadzie wszystko, co dostajemy w środku w tym zestawie, bo już kolejna kondygnacja to w zasadzie tylko taki oto dywanik, taka mozaika i bardzo fajny zegar. To mi się tutaj podoba, jest też kaloryfer pod oknem, no ale reszty nie dostajemy żadnych mebli. Szkoda, bo ten zestaw ma naprawdę ogromny potencjał, ale to i tak jak na tamte czasy, czyli jakieś 15 lat temu, to ten zestaw naprawdę prezentuje się bardzo, bardzo okazale. Jeśli chodzi o koszt, bo to pewnie też interesuje znowu wszystkich. Cóż, jak w przypadku tych poprzednich zestawów, ja robiłem znowu zakupy połączone, to znaczy kupowałem klocki, które potrzebowałem też do innych mocków i też do kompletowania innych modularów. Dlatego ten koszt znowu jest mi tutaj ciężko oszacować. Miałem też sporo elementów w swojej kolekcji, jak na przykład te zielone bricki w kolorze w tym takim piaskowo-zielonym. Tego miałem sporo ze ścianki na przykład, czyli jest mi to ciężko tutaj jakoś wycenić. No, ale obstawiałbym, że to jest gdzieś pomiędzy 250, może 300 funtów, jeśli chcielibyśmy zestaw kompletować w zasadzie od zera, podejrzewam, to by był taki koszt, czyli strzelam 1500 zł, to jest taka granica już przyzwoitości, można zejść nawet do 1000, 1200, podejrzewam. Zależy, jakie klocki wybieramy, czy wybieramy klocki używane, czy używam klocki nowe. Ja tutaj postawiłem na klocki używane, jak zwykle. Nie ma tutaj klocków nowych, ale raczej takie niepodniszczone. Wygląda to wszystko przyzwoicie. To już od Was zależy, jak daleko chcecie pójść w kompletowanie tego zestawu, ale tak jak powiedziałem, nie da się w zasadzie tego zestawu skompletować w 100%. Największym problemem są tutaj te briki 1x2 z tym rowkiem. One są bardzo, bardzo trudno dostępne. Jest ich raptem kilka na rynku. No i to jest problem. Dobra, to chyba wszystko z mojej strony na dziś. Piszcie w komentarzach, co myślicie. Wiem o tym, że część z Was albo kompletuje tego modulara, albo zamierza skompletować. Podzielcie się swoimi wrażeniami, czy już gdzieś jesteście blisko, czy jeszcze ta podróż przed Wami. No i do zobaczenia. Cześć!